Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z udziałem posłów pana Piotra Naimskiego i pana Dawida Jackiewicza. Oddaję głos. Dzień dobry państwu. Dzisiaj spotykamy się w sprawie ceny, jaką zapłaci PGNiG i Polska za porozumienie z Gazpromem. Na początek chciałbym państwu przeczytać dwa akapity. Podpisanie porozumienia czyści nam pole do rozmów na inne tematy, powiedział Radosław Rudziński, wiceprezes PGNiG, w odpowiedzi na pytanie o stosunki z Gazpromem. Jak dodał, możliwe są rozmowy na temat kilku wspólnych projektów. Wiceszef koncernu powiedział, że PGNiG może współpracować z Gazpromem na kilku płaszczyznach. Przed wszczęciem postępowania arbitrażowego obie firmy powołały zespół analizujący projekt budowy wspólnego bloku gazowego. Nie jest tajemnicą, że zależy nam na inwestycjach w wytwarzanie. Nie widzę przeszkód, by współpracować przy tym z Gazpromem, powiedział Dudziński. Otóż bardzo krótko po ukazaniu się tego komunikatu na portalu cire.pl mieliśmy sytuację taką. Nie ma takiego dokumentu. Poproszę o zbliżenie tego. O. Otóż ten dokument został zdjęty, pozostaje pytaniem otwartym, jakich nacisków użyto wobec właściciela, dysponenta portalu, dlaczego ten dokument został zdjęty. Pozostawię państwa z tymi pytaniami. Natomiast mogę państwu powiedzieć, że pan poseł Jasiński, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, będzie zwoływał posiedzenie Komisji Gospodarki w trybie niejawnym. Niejawnym dlatego, że materia dotyczy kontraktów handlowych pomiędzy PGNiG-iem i Gazpromem i na posiedzeniu tej komisji będziemy prosili zarówno władze, zarząd PGNiG-u, jak i Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Gospodarki o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące całości porozumienia, które zostało zawarte. Porozumienie obniża cenę kontraktową z jamalskiego kontraktu, ale warto mieć na uwadze liczby. Otóż Gazprom sprzedaje do Europy gaz mniej więcej za 380-390 dolarów za 1000 metrów sześciennych. PGNiG płaci za gaz od Gazpromu ponad 500 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Jeżeli ta obniżka, ten upust będzie, jak słyszymy, 10-procentowy, może kilkunastoprocentowy, to w dalszym ciągu będzie to dużo droższy gaz od tego, który jest sprzedawany Europie. To tyle tytułem wstępu. Pan poseł Dawid Jackiewicz jeszcze. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w trakcie niejawnego posiedzenia Komisji Gospodarki chcemy zadać panu ministrowi Mikołajowi Budzanowskiemu oraz panu Waldemarowi Pawlakowi konkretne pytania dotyczące tego, jaka w istocie jest wysokość tej obniżki. Jaką konkretnie cenę będziemy płacili za dostawy 1000 metrów sześciennych gazu. Chcemy wiedzieć, ponieważ zapowiedzi pana Mikołaja Budzanowskiego na antenach popularnych stacji telewizyjnych, że będziemy płacili najniższe ceny w Unii Europejskiej, jest po prostu kłamstwem. Jest okłamywaniem Polaków. Nawet uwzględniając 15-procentową obniżkę ceny gazu, wciąż jeszcze będziemy płacili jedną z najwyższych stawek, jaka obowiązuje w Unii Europejskiej. Wystarczy spojrzeć na odbiorców z Wysp Brytyjskich, którzy płacą w okolicach 200 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Szanowni państwo, chcemy też zadać pytanie, jaka w istocie jest cena, którą przyszło zapłacić Polsce, spółce PGNiG, rządowi za takie ustępstwo, 15-procentowe ustępstwo ze strony rosyjskiej. Otóż czy ceną przypadkiem nie jest rezygnacja z bardzo poważnego i strategicznego projektu, jakim była budowa elektrowni w Ostrołęce? Przypomnę, kilka tygodni temu zapadła decyzja o rezygnacji z budowy elektrowni w Ostrołęce, na którą wydano już 200 milionów złotych. Te 200 milionów złotych, można powiedzieć kolokwialnie, poszło w piasek. Wykarczowano lasy, doprowadzono instalacje, infrastrukturę i podjęto decyzję, że ten projekt powstawać nie będzie. W tym samym czasie spółka Energa podjęła decyzję o budowie bloku zasilanego gazem. Czy to nie jest przypadkiem ta cena, którą musimy płacić za
za ten konkretny zapis, aneks do kontraktu jamalskiego. Warto dodać, że co to znaczy współpraca przy budowie bloków energetycznych opartych o gaz? To oznacza oczywiście w przypadku współpracy z Rosjanami, że trzeba się spodziewać długoterminowego kontraktu na dostawy gazu do tej elektrowni gazowej. Zatem mamy do czynienia z próbą przeniesienia długoterminowej umowy na dostawy rosyjskiego gazu do Polski, tym razem bezpośrednio do polskiej elektrowni gazowej czy polskich elektrowni gazowych, na podstawie kontraktów, które będą inne, nowe, równoległe w stosunku do kontraktu jamalskiego. To wszystko wymaga naprawdę szczegółowego wyjaśnienia. Wypowiedź pana wiceprezesa PGNiG, którą dzisiaj cytował pan minister Naimski, skłania nas do podejrzenia o to, iż za tym aneksem kryje się jakieś konkretne ustępstwo, jakiś konkretny projekt, o którym niestety ani władze spółki, ani pan minister Budzanowski nie chce publicznie powiedzieć w dniu dzisiejszym. Stąd też pomysł, aby zwołać komisję w trybie niejawnym i tam zażądać wyjaśnień przed Wysoką Komisją Gospodarki. Dziękuję bardzo, prosimy o pytanie. Tomasz Grodecki, Papier. Jedno zupełnie techniczne pytanie, kiedy to posiedzenie komisji miałoby się odbyć, a drugie, czy też panowie mówią o cenie, jaką Polska miałaby zapłacić? Czy tą ceną nie będzie wycofanie skargi do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, jest spór między PGNiG i Gazpromem? I czy Polska rzeczywiście, czy rzeczywiście ten spór powinien dalej się toczyć według panów, czy jednak to powinno być do końca wyjaśnione? Fakty, bo Gazprom też się zwrócił w oświadczeniu oficjalnym, że ta zmiana ceny powinna i zatem skończenie tego sporu i umorzenie sprawy. Czy rzeczywiście? Fakty są takie, że wiemy już o tym, że warunkiem wejścia w życie tego porozumienia, o którym wczoraj usłyszeliśmy, jest wycofanie skargi PGNiG-u z arbitrażu w Sztokholmie i nota wycofująca tę skargę, o ile mi wiadomo, została już do Sztokholmu przesłana. Jest kwestią spekulacji, czy w Sztokholmie PGNiG uzyskałby więcej niż w kompromisie zawartym, czy w porozumieniu zawartym z PGNiG-iem. Z naszego punktu widzenia ważne jest, jaka jest całość tego porozumienia, to znaczy nie tylko strona zysku, no bo oczywiście jest tak, że dobrze, że będziemy troszkę mniej płacili, to jest oczywiste, ale jaka jest druga strona, jaka jest cena za to porozumienie, cena, która jest długoterminową, strategiczną kwestią związaną z porozumieniem o współpracy między PGNiG-iem i Gazpromem na terenie Polski. To jest rzecz, która wymaga publicznego wyjaśnienia, wytłumaczenia. No i mogę powiedzieć, że grozi naprawdę następstwami bardzo trudnymi dla polskiej gospodarki. Panie redaktorze, sądzę, że pozostanie w arbitrażu było o wiele skuteczniejszym narzędziem dochodzenia naszych praw. Patrząc na przykład innych krajów, innych państw, które w ten sposób walczyły o swoje interesy, moglibyśmy być spokojni o to, iż decyzja byłaby korzystna dla strony Polski. Cena przy tak wysokich kosztach za gaz, którą płacimy w chwili obecnej, mówię o końcowych użytkownikach, będzie i tak, ta upust i tak będzie nieodczuwalny, i tak będziemy płacili bardzo wysoką cenę. To tak naprawdę jest tylko i wyłącznie próba uspokajania nastrojów społecznych, ale w rzeczywistości od stycznia nie odczujemy tej zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy o kolejne pytanie. Brigida Grysiak, TVN24. Krótkie pytanie wracające do samego początku tej konferencji. Gdyby jeszcze raz o tym aneksie, pan, czyli co tam było, tak, panów zdaniem, czego tak bardzo ktoś nie chciał już potem upublicznić i panów zdaniem, kto mógł naciskać? Wróćmy do pierwszego slajdu. Bardzo proszę. Myślę, że kluczowe jest to stwierdzenie pana prezesa Dudzińskiego, w którym zapowiada budowę wspólnego bloku gazowego, czyli po prostu elektrowni gazowej w Polsce. Sądzić można, moim zdaniem, że ta wypowiedź prezesa Dudzińskiego spotkała się z kontrą ze strony reszty zarządu PGNiG-u, właściciela PGNiG-u, czyli ministra Skarbu Państwa. Okazało się, że opinia publiczna Polska ma nie wiedzieć o tego typu porozumieniu. Okay. I to mamy wyjaśnić, jak rozumiem, podczas tego posiedzenia. Tak, chcemy wyjaśnić. A na pytanie, kiedy będzie to posiedzenie
z Komisji Gospodarki w najbliższym możliwym terminie, ale nie będziemy zwołali nadzwyczajnego posiedzenia, tylko będzie to zwykłe posiedzenie, ale w trybie niejawnym. Do pana posła Jackiewicza, jeśli mogę, jedno pytanie. Czy coś z Komisją Nadzoru Finansowego w temacie tweeta ministra spraw zagranicznych? Nie mamy jeszcze odpowiedzi z Komisji Nadzoru Finansowego. Niemniej jednak ten temat poruszymy, ponieważ ciągle pozostaje w obszarze naszych zainteresowań informacja, skąd i dlaczego taką wiedzę posiadał pan minister Sikorski. I nawet jeśli uznamy, że jako szef dyplomacji, szef spraw zagranicznych miał prawo, czy mógł wiedzieć o tym, dlaczego tak w tak niefrasobliwy sposób dzielił się tą wiedzą istotną z punktu widzenia notowań spółki PGNiG, dzielił się za pomocą Twittera. Znaczy, tak, to pytanie również zadamy. To jest wiedza istotna, ta podana wiedza przez pana ministra Sikorskiego do publiczności oczywiście miała swój wpływ na notowania giełdowe akcji PGNiG-u, które wzrosły natychmiast. I pozostaje pytanie, dlaczego on to zrobił, czy miał świadomość tego, co czyni i kto na tym zarobił. Dziękuję bardzo. Jeżeli to wszystkie pytania, dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo.